Bo czasami pracownikowi, który już podjął decyzję o tym, że odchodzi, łatwiej jest powiedzieć o pewnych rzeczach, co też jest dla mnie ważne. Ja lubię budować takie partnerską relację z kandydatem w tej walce o talenty, żeby stworzyć takie miejsce, żeby ludziom się chciało tu przychodzić. Cześć, moim kolejnym gościem jest Maria Kaźmierczak-Głąb, HR Biznes Partnerka. Cześć. Dzisiaj mamy taki odcinek o HR-ze w branży IT, który mam wrażenie, że czasami nie jest doceniany, tak? To jest ważny obszar w każdej firmie, zwłaszcza w firmie IT, no bo niestety u nas często w branży pracownicy rotują. No mamy jakie mamy czasy, tak? Każdy chwilę popracuje tu, potem idzie gdzie indziej i powiedz mi, jak ci się pracuje w firmie, gdzie większość to jest kobiet? Większość mężczyzn, tak? Bo najczęściej, jeżeli chodzi o IT, mamy większość mężczyzn, natomiast w branży, czyli w dziale HR faktycznie jest nasz większość kobiet. Tym bardziej dziękuję ci za tą partnerkę w tytule stanowiska, bo to jest ważne i te feminatywy moim zdaniem też fajnie, że wchodzą w ogóle do tej naszej części biznesowej. Tak, masz rację, że jeżeli chodzi o HR w branżach technicznych, to pewnie jakiś czas temu był tak traktowany może bardziej po macoszemu. Natomiast w tym momencie mam wrażenie, że samymi naszymi działaniami, nie mówię tylko o moim, ale w ogóle jako właśnie HR Biznes Partnerów, zaczynamy być takim realnym wsparciem dla biznesu. No tym bardziej, tak jak wspomniałeś, w sytuacji, kiedy pracownicy rotują, można powiedzieć, jesteśmy w takiej walce o talenty, no to ta część skupiona na człowieku, czyli tym najważniejszym zasobie w firmie, staje się bardzo ważna, bo owszem, możemy jakieś podobne benefity zaproponować, nie wiem, może nawet podobne gdzieś wyrównane płace, natomiast ja swoją rolę widzę jako też taką, gdzie dbam o to, żeby pracownik czuł się bezpiecznie i żeby gdzieś te wartości firmowe faktycznie nie były tylko sloganami na plakacie, ale żeby one funkcjonowały w organizacji. Ile lat już jesteś w MSPOS? To jest ciekawe. Tak, ja w MSPOS-ie jestem dopiero od półtora roku. Okay. Dołączyłam tutaj półtora roku temu. Tak naprawdę tworzymy taki dwuosobowy dział HR razem z moją wspólniczką Mileną. Dołączyłyśmy tutaj, bo wcześniej działała Ania od części takiej back-office'owej, mocno administracyjnej. Natomiast my dołączyłyśmy, jak można powiedzieć, ten bardziej miękki HR, gdzie właśnie zaczęłyśmy ustawiać, można powiedzieć, trochę proces rekrutacji, proces onboardingu, który jest tak naprawdę bardzo istotną częścią tego, żeby pracownicy się dobrze czuli i chcieli zostać w organizacji, no to taki pracownik musi być dobrze wprowadzony do tego miejsca pracy. Zajmujemy się też szkoleniami, wsparciem dla liderów, prowadzimy też webinary dla pracowników, więc my jesteśmy od tej takiej części rozwojowo-szkoleniowej. Natomiast muszę powiedzieć, że tak jakoś ja jestem częściej tutaj w organizacji i mam wrażenie właśnie, że tak jakoś miękko zostałam przyjęta przez tutaj wszystkich. Wiesz co, powiem ci, ja pamiętam prawie 10 lat temu nie było czegoś takiego jak onboarding, po prostu jak się przychodziło do nowej pracy, to dostawało się laptopa, system, dokumentację, 3 miesiące, żeby się wyszkolić, a teraz faktycznie chyba wszystkie firmy robią onboarding, a chciałem zapytać się, bo offboarding też jest coś takiego. Offboarding tak, no prowadzić tak naprawdę jeszcze mamy tą część związaną z onboardingiem, potem mamy to tak zwane stay interview, czyli po tym okresie onboardingu tak naprawdę jakby podsumowujemy ten czas i rozmawiamy o tym, czy wszystko jest w porządku tak naprawdę, bo przyznam szczerze, co jest najważniejsze, to żeby nam nie umknął żaden etap, można powiedzieć, życia pracownika w organizacji. Offboarding, ja prowadzę exit interview, tak? Czyli po prostu pytam się, jakie były przyczyny odejścia, kiedy pierwszy raz się pojawiły, czy organizacja zaproponowała jakieś rozwiązania, żeby taką osobę zatrzymać i tak naprawdę, co możemy zrobić, żeby zatrzymać więcej pracowników, bo czasami pracownikowi, który już podjął decyzję,
decyzję o tym, że odchodzi. Łatwiej jest powiedzieć o pewnych rzeczach, które gdzieś tam zauważył, no bo już nie jest tak emocjonalnie związany. On już ma decyzję podjętą, więc to jest też taka opcja, żeby usprawnić działanie też dla osób, które zostają. Natomiast chciałam jeszcze dołożyć, jeśli mogę, tak do tego onboardingu. Dlaczego my w ogóle zaczęłyśmy się zajmować onboardingiem? Ponieważ tak naprawdę świeżo po wejściu do organizacji przeprowadziłyśmy też taką ankietę satysfakcji z pracy. I to jest właśnie też ważny element, żeby dać taką przestrzeń pracownikom do tego, żeby mogli mówić, co się dzieje teraz, co jest dla nich ważne i tak naprawdę pytać ludzi, czego oni potrzebują, bo czasami wiesz, i w działach HR, i z zarządem możemy sobie wymyślać różne opcje i nam się wydaje, że coś jest świetne, a tak naprawdę pracownicy wcale tego nie chcą, więc właśnie takie ankiety gdzieś zaangażowania i takie badanie satysfakcji jest na tyle potrzebne, że dzięki temu zobaczyłyśmy, że osoby, które są w organizacji krócej niż rok, one się nie czują tak bardzo zżyte z organizacją, jak te osoby, które są dłużej. No i to tak dało taki gdzieś taki, nie wiem, insight do działania, żeby właśnie stworzyć ten proces onboardingu, bo to nie jest właśnie, tak jak wspominałeś, danie komuś krzesła, biurka i laptopa i hej, tu masz hasła, wdrażaj się, tylko tak naprawdę to jest proces i to jest proces, który trwa czasami nawet i do pół roku, żeby wszystkie przejść i szkolenia, tak, ale żeby też poznać kulturę firmy, żeby poznać klientów, żeby zobaczyć, co z czym, do kogo. Myślę, że takim nowym punktem, który no tutaj też jakby odświeżyliśmy trochę ten proces onboardingu. Zrobiliśmy taką, można powiedzieć, checklistę. Z jednej strony tak, wszyscy liderzy mają do tego dostęp, natomiast też podjęłyśmy decyzję w HR-ze, że za ten onboarding nie jest odpowiedzialny tylko organizacja, lider czy zarząd, ale tak naprawdę sam też człowiek, który wchodzi do tej organizacji. No ale żeby on wiedział, czego on może chcieć, no to też powinien zobaczyć, jak to powinno wyglądać, więc też jakby stworzyłyśmy taką listę dla nowych pracowników, żeby oni sobie też sprawdzali, na którym punkcie oni są teraz, co jeszcze powinni wiedzieć, czego im brakuje, no bo w sumie, żeby też zachęcać ludzi do tego, żeby mówili, żeby czuli się dobrze w organizacji, no to muszą. A to powiedz mi, bo teraz tak się zastanawiam, to w każdym takim punkcie jest osobna osoba odpowiedzialna za wdrożenie tego nowego pracownika, czy to w dużej mierze leży właśnie po twojej stronie? Nie, ponieważ no tak, ja z tej części HR-owej, no to nie wiem, wdrożę powiedzmy, gdzie mogę powiedzieć, gdzie są regulaminy, gdzie jest nasz kodeks etyczny, co zrobić w sytuacji, nie wiem, jakichś naruszeń, jakiejś dyskryminacji, mogę opowiedzieć o wartościach, mogę zaproponować jakieś szkolenia, natomiast dużo jest takich rzeczy, które powinien dostać pracownik od swojego bezpośredniego przełożonego. I tak naprawdę największy ciężar, można powiedzieć, tego onboardingu spoczywa na liderach, bo to tak naprawdę też no, lider tworzy tą, powinien być tym pierwszym kontaktem w razie jakiegoś problemu. Ja widzę tą rolę HR Business partnera jako takie wsparcie też partnerki. Dla partnerki, tak, masz rację. Ogólnie masz jako HR Business partnerki widzę jako też wsparcie dla liderów, tak, żeby to tak naprawdę lider też był HR-em dla swojego zespołu. Okay. Bo to też jest istotne, stąd też właśnie szkolenia, które razem z Mileną prowadzimy, gdzie rozmawiamy z liderami, jak budować taką kulturę właśnie odpowiedzialności, przekładanie też tego, że ta odpowiedzialność za funkcjonowanie i projektu i organizacji to jest tak naprawdę na nas wszystkich, tak? No ale to, żeby mogło to się zadziać, no to tak naprawdę jest niestety duża praca lidera i bezpośredniego przełożonego, żeby po pierwsze stworzyć właśnie taki zespół, w którym można otwarcie mówić o potrzebach, o problemach, stworzyć takie bezpieczeństwo psychologiczne i to właśnie myślę, że to jest też ważne teraz w tej walce o talenty, żeby stworzyć takie miejsce, żeby ludziom się chciało tu przychodzić, żeby w poniedziałek czy tam w niedzielę wieczorem brzuch nie bolał, tak? No tak, zwłaszcza teraz, kiedy mamy tą pracę hybrydową, a chyba większość woli jednak zdalnie pracować, nie? Z wielu powodów. Tak, spora grupa woli pracować zdalnie, ale mamy też pracowników, którzy lubią przyjechać do biura i czują się dobrze, będąc w biurze. Mhm. Tym bardziej, że teraz ostatnio właśnie zmieniliśmy biuro w Łodzi, na takie, w którym możemy być wszyscy razem na jednej przestrzeni i myślę, że to też jest bardzo istotne w takim budowaniu takiej więzi wśród pracowników, no bo tak naprawdę no to w pracy jesteśmy dużą część swojego życia i ważne jest to też, z kim jesteśmy, tak? No a im bardziej się będziemy znać, no tak, więcej z sobą przebywać, no to też nam będzie łatwiej.
Tak. A powiedz mi, kogo lepiej się rekrutuje, albo prościej, faceta czy kobietę? No bo jakby nasz cykl opiera się właśnie na kobietach w IT, tak? W ogóle tak jak sobie myślę o kobietach w IT, to ja myślę, że tutaj strasznie dużo jest takich stereotypów, gdzieś mitów. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o rekrutację, bo ja też, można powiedzieć, wywodzę się z rekrutacji i bardzo długo zajmowałam się rekrutacjami. Teraz też tak naprawdę rekrutacja to jest chyba taka nieodłączna część HR-u. Ciężko mi jest powiedzieć, kogo się rekrutuje lepiej, bo no, dla mnie są najważniejsze kompetencje, tak? Natomiast nie, bo to chyba zależy od człowieka, od jego temperamentu. No wiadomo, że czasami są osoby, nie wiem, bardziej skryte, które trzeba, można powiedzieć, tak bardziej, nie wiem, ciągnąć za język, żeby się czegoś od nich dowiedzieć. Takie rekrutacje no, są dobre, natomiast można powiedzieć, są trudniejsze, tak? No bo tutaj trzeba się trochę nagimnastykować, żeby usłyszeć o danym projekcie, żeby zadać akurat odpowiednie pytanie, żeby zobaczyć, czy tu będzie ten match, tak? Czy czym to są nasze potrzeby, czy ta osoba to robiła faktycznie, jeżeli ktoś nie za bardzo chce mówić, no to jest ciężko, tak? Natomiast chyba nie umiem powiedzieć, kogo mi się bardziej, czy łatwiej rekrutuje, czy nie. To trudne pytanie. Wiesz co? Ja swego czasu też jakby po prostu do swojego działu rekrutowałem ludzi, bo facetów, i czasami byłem bardzo zaskoczony, jak zwłaszcza ci młodzi ludzie lekko do tego tematu podchodzą, tak? No pamiętam rekrutację, że chłopak po prostu był w szpitalu, ale nie, że coś mu się stało, ale miał wizytę u lekarza, no i z holu normalnie, z telefonu, tak się przygotował na rozmowę. A powiedz mi, jakie takie najbardziej, masz taką najlepszą, największą ciekawostkę, jeśli chodzi o zatrudnianie HR z naszej branży, tak? No, co najbardziej utkwiło ci w głowie i mam nadzieję, że to będzie jakiś przykład z kobietą. Mam kilka takich sytuacji, nie wiem, czy śmiesznych, czy nie, natomiast takich, można powiedzieć, nietypowych. Tak jak ty wspominałeś właśnie też o tym kandydacie, który z poczekalni od lekarza się rekrutował, to pamiętam, miałam raz taką sytuację właśnie też z jedną z kandydatek, która była umówiona na spotkanie rekrutacyjne. To spotkanie było online, no ale no, zaczęłyśmy, no i ona zaczęła od tego, że miała umówioną pomoc sąsiadki ze swoją córeczką, bo ma małą córeczkę. Niestety ta sąsiadka, że tak powiem, wysypała jej się tuż przed tą rozmową. Kandydatka nie chciała odwoływać tego spotkania, bo też jej zależało na pracy. No i czy to będzie okej dla nas, jeżeli z tą córeczką ona tą rozmowę przeprowadzi? No córeczka miała się bawić obok i być spokojna. No ale no wiadomo, jak to jest z dziećmi małymi, i kiedy mówisz, że nie przeszkadzaj mamie przez chwilę, no to wiadomo, że to dziecko wtedy najbardziej potrzebuje mamy. No więc była to rozmowa właśnie z tą córeczką na kolanach. Ta kandydatka próbowała właśnie też bardzo się skupić, wyglądać profesjonalnie. Natomiast co też jest dla mnie ważne, ja lubię budować takie partnerską relację z kandydatem. Wiem, że rozmowy rekrutacyjne są stresujące, i staram się zawsze też ten dystans jakoś tak skracać, tak żeby takiej osobie było jak najlepiej, żeby taka osoba się dobrze czuła, więc zapewniłam tą dziewczynę, że ona się nie ma czym stresować, no to jest normalne, tak, zapytałam się też tej córeczki, jak się nazywa, chwilkę porozmawiałyśmy też z tą córeczką, no i one obie jakoś tak, no szczególnie ta mama, tak, kandydatka nasza, można powiedzieć, ten stres z niej trochę opadł, no bo zobaczyła, że po drugiej stronie też jest człowiek, tak, to nie jest, że ktoś tam w ogóle będzie, nie wiem, ją strzelał do niej, tak, i ona się trochę tak też uspokoiła, faktycznie ona potrzebowała takiego momentu, żeby złapać oddech, żeby pogodzić się w pewnym sensie trochę z tą sytuacją, że na tą rozmowę ma z córeczką na kolanach, ale poszło jej bardzo dobrze, więc razem właśnie z kolegą, który do swojego zespołu rekrutował, podjęliśmy decyzję, żeby ją zatrudnić. Okay. To od razu dodam, że to nie była sytuacja z MSPOS-u, ale z moich poprzednich sytuacji, natomiast no bardzo tą sytuację pamiętam i to mi też dało, dla mnie to była taka nauka właśnie, żeby z taką otwartością podchodzić do ludzi, żeby dać każdemu szansę, no bo różne są sytuacje, tak? A powiedz mi, bo się też teraz tak zastanawiam, często masz, bo inaczej, kto według ciebie bardziej się stresuje na takich rekrutacjach, kobieta czy mężczyzna właśnie? No znowuż to zależy od człowieka. To jest tak, że w sumie może gdzieś tak, kobiety najczęściej jak
wysyłają swoje CV, to najczęściej wysyłają wtedy, kiedy spełniają większość oczekiwań, albo okay. wszystkie. To tak też gdzieś było. Już wiem, co chyba powiesz. No. Tak było, że zazwyczaj kobiety są naprawdę świetnie przygotowane do tej rozmowy i jeżeli je zaskoczy na przykład właśnie taka sytuacja no, życiowa gdzieś, no to wiadomo, że ten stres się pojawi. Natomiast panie są zazwyczaj bardzo do tych rozmów przygotowane i myślę, że taki rzeczak zjada ją stres, to chyba mi się nie zdarzyło, żeby zjadł stres kandydatkę. Zazwyczaj one są właśnie profesjonalnie gotowe do tego, żeby o czymś opowiadać. No czasami, nie wiem, ja zadam jakieś trudne pytanie, no bo wiadomo, że w rekrutacjach też czasami się zadaje takie pytanie, które jest trudniejszym pytaniem. Nie mówię, że specjalnie tworzę stresującą atmosferę, no ale nie wiem, ktoś nie był przygotowany, że będziemy na przykład rozmawiać w języku angielskim, a w CV się okazało, że napisał jednak, że zna świetnie, a jednak nie zna tak świetnie, no to gdzieś tam ten, jakby to opada, tak, ta pewność siebie. Nie, ale znowuż mówię, to chyba zależy też od tego konstruktu osobowościowo-temperamentalnego, tak, żeby, natomiast mam wrażenie, że jeżeli kandydatki przychodzą, to one są tak naprawdę przygotowane i z takim spokojem gdzieś wchodzą w te rozmowy. A to, bo twoja poprzednia praca chyba nie była związana z IT? Nie, ja pracowałam też w branży technicznej, okay. w branży telekomunikacyjnej. Okej, okay, no to właśnie chciałem zapytać się, czy widzisz jakby wielką różnicę między branżą IT a innymi, jeśli chodzi o HR? Troszkę tak, na zasadzie takiej, że w sumie jeżeli chodzi o IT, to ta, że tak powiem, bitwa o kandydatów zaczęła się znacznie wcześniej niż w innych branżach. Tutaj w IT zaczęło ludzi do pracy brakować znacznie wcześniej niż gdzieś indziej, więc ten rynek kandydata zaczął się trochę wcześniej. Stąd też mamy te wszystkie owocowe czwartki, wszystkie benefity, tak, jakieś miejsca do odpoczynku. Można powiedzieć, też może trochę stereotypowo, że ta branża IT jest trochę bardziej rozpieszczona. Natomiast mi się wydaje, że to jest fajne i mam nadzieję, że jak najszybciej w pozostałych branżach też to się będzie działo, że to będzie normalne, tak? Że oczekujemy też tego, że ten pracodawca będzie o nas dbał, będzie o nas zabiegał, bo myślę, że to jest takie dobre oczekiwanie nas wszystkich. Więc tak, widzę różnicę, że bardziej trzeba dbać. Ja się zawsze staram dbać o ludzi. Natomiast faktycznie w tej branża IT zaczęło to się znacznie wcześniej i tu widzę taką różnicę. To trochę też może się wiązać z tym, że też jest sporo tego młodszego pokolenia tutaj, jeżeli chodzi o IT i gdzieś też tak stereotypowo mówi się o nich, właśnie o tym pokoleniu Z, tak, że to są takie roszczeniowe osoby. Natomiast no, wydaje mi się, że to też jest coś, czego się możemy uczyć od nich, właśnie żeby oczekiwać docenienia, dobrego wynagrodzenia, dobrych warunków pracy. No, tak, więc oni to jest jakby właśnie chcą pokazać, nie? W którą stronę ma to iść, ale tak. Wiesz co, nie wiem, ja na przykład boję się, że przez takie pokolenie czy takie podejście, no też tak mam wrażenie, że powoli to się dzieje, ten rynek pracownika, zwłaszcza w naszej branży, tej IT czy ERP-owej, on się mocno kurczy, tak? No bo wiesz, daleko szukać nie trzeba. Wielkie koncerny za granicą, za oceanem zwalniają ludzi, bo pozatrudniali bardzo dużo specjalistów z IT, bo był COVID, bo był lockdown, były potrzeby takich ludzi zatrudniać, a teraz albo tną koszty, albo ci ludzie nie mają co robić i że niedługo to też dotknie jakby Polski, nie? Bo no nie ma co się ukrywać. Ludzie z IT zarabiają bardzo duże pieniądze, tak? I wiesz, za dużymi pieniędzmi idzie duża odpowiedzialność, no ale to według mnie ta bańka w końcu musi pęknąć. Czyli ja mam takie poczucie tak, że to się może wydarzyć, natomiast myślę, że to może dotknąć osoby, które, jak wcześniej na przykład właśnie branża IT była otwarta bardzo na juniorów, na osoby, które bardzo chcą się przebranżowić. Wciąż to się w Polsce dzieje, my jesteśmy też otwarci na no właśnie na to przebranżowienie i mamy kilka takich ról, gdzie ktoś, kto by chciał zmienić i przejść do IT, jak najbardziej ma taką możliwość. Natomiast mam wrażenie, że faktycznie to też niedługo będzie w Polsce trudniejsze. No właśnie ten próg wejścia będzie trochę wyższy, tak? Że to też nie każdemu się to uda. Natomiast mam wrażenie, że jeszcze kilka lat tutaj będzie ta branża IT taką uprzywilejowaną u nas. Okay. Więc takie mam poczucie, że to jeszcze troszkę. Dobra, a jaką dałabyś taką radę osobom, które chcą się przebranżowić? Właśnie od tej strony HR-owej, co muszą robić, czego nie powinny się bać, jak mają się przygotować do takiej rozmowy? No bo wiesz, ten nasz cykl
ma pokazywać te kobiety, ma je w zasadzie zachęcać do zmiany branży, do przebranżawiania się, bo tak jak Agnieszka w pierwszym odcinku powiedziała, to jest ciągle tylko 30% naszej branży, nie? Kobiet. Tak, jest 30% globalnie, natomiast to jest ważne, bo tak jak ostatnio sięgałam różnych raportów właśnie o kobietach w IT, to chyba w 2018 było to 10%, później urosło, teraz chyba jest około 14-15% w Polsce, tak? Globalnie mamy 30%, MSPOZ jest o tyle uprzywilejowany, tutaj liczyłyśmy też z Agnieszką, 40% jest kobiet, tak? Co ważne, prezeską jest też kobieta, tak? Więc to też nie jest typowy, jeszcze szczególnie w branży IT, to też nie jest typowy układ, tak? Więc można powiedzieć, u nas 50% zarządu jest kobietą, tak? Mhm. Więc to też myślę pokazuje też trochę to, że czy trochę bardzo pokazuje, tak? Że my nie rozróżniamy tutaj na płeć i dla nas ta właśnie ta różnorodność wynikająca nie tylko z płci, no, ale jednak w pewien sposób też no, kobiety wchodzą z pewnym doświadczeniem, mężczyźni wchodzą z pewnym doświadczeniem, więc to wszystko razem się łączy, żebyśmy mogli funkcjonować dobrze. Natomiast jeżeli pytasz o takie porady dla osób, które by chciały wejść do branży, porady dla kobiet, to jeżeli chodzi o kobiety, to ja bardzo, bardzo zachęcam, żeby nie być aż takim perfekcjonistą, żeby się nie bać aplikować tam, gdzie się nie spełnia 100% oczekiwań. Czasami jak się spełnia 70%, to już jest wystarczająco. Nie bądźmy na 120, bo czasami to jest niepotrzebne. Myślę, że właśnie ten nasz kobiecy perfekcjonizm, też nie chcę tutaj brzmieć jakoś stereotypowo i nie zakładam, że każda kobieta to już jest od razu perfekcjonistką, no ale większość z nas jest, tak też mamy gdzieś tam to wdrukowane, tak, że nie wiem, bądź grzeczna, bądź poukładana, nie wychylaj się, to ja zachęcam tego właśnie, żeby spróbować się wychylić, natomiast jeśli też ktoś chce wejść do branży IT, to żeby spróbować zrozumieć rolę i sobie popatrzeć, czego tak naprawdę pracodawca może potrzebować. Zazwyczaj w ogłoszeniach jest opis roli, tak, czym się taka osoba będzie zajmowała i popatrzeć sobie w swoje doświadczenia, które się miało wcześniej, jaki może być punkt styku, bo to nie znaczy, że my musimy robić dokładnie to samo. Są takie role, gdzie na przykład właśnie teraz ta nasza, powiedzmy, konsultantka do spraw retail, poszukujemy osoby, które mają doświadczenie ze sklepów, na przykład kierownik sklepów, który zna wszystkie te przebiegi procesu, cały obieg dokumentacji sklepowej, może wejść do nas, do branży IT, bo to będzie chyba najlepsza osoba, która będzie mogła klientowi, no tak, który chce, biznes, dokładnie, bo on, nie? zna ten biznes od drugiej strony, on potrafi wejść w buty takiego człowieka, który będzie tego systemu używał, więc po prostu, żeby się tego nie bać, żeby sobie właśnie spojrzeć, okej, nie znam tego systemu, ale ja wiem, czego taki użytkownik końcowy potrzebuje i co ja mogę zaproponować ze swojej strony, czego mi brakowało w, nie wiem, w systemie, na którym ja pracowałam, co jest dla mnie ważne, tak, więc żeby to też tak sobie szerzej na to spojrzeć i właśnie popatrzeć na doświadczenia, które się miało z różnych stron, tak? Wiesz co, właśnie to, co mówisz, to jest na tyle fajne, bo o tyle fajne, że mamy takie czasy, że u nas w branży są wręcz poszukiwane osoby właśnie z doświadczeniem biznesowym, tak? Kiedyś, to powiedzmy 10 lat temu, czy nawet pewnie dalej, no to zatrudniało się informatyków, tak? To były osoby, które nie były asertywne, jak przyjeżdża, bo mam takie doświadczenie. Albo bardzo asertywne też. Albo bardzo asertywne i to wiesz, tak jak się mówi, no typowy informatyk, tak, nie? W piwnicy, w swetrze. Tak. W swetrze i wysyłasz takiego człowieka do klienta i kurczę, nie wiesz, co się wydarzy, nie? Albo przyjedzie z listą takich zadań, że trzeba wykonać, bo na wszystko się zgodził, albo przyjedzie z niczym, bo na nic się nie zgodził, a klient do was zadzwoni i no kurde, kto do mnie przyjechał? Dokładnie, kogo mi wysłaliście? No. Tak, właśnie te osoby z biznesu są bardzo potrzebne, no bo mają ten taki sznyt biznesowy, tak? No. Natomiast też nie bądźmy stereotypowi, jednak ten wizerunek informatyka z biegiem lat też się trochę pozmieniał i fakt mam, no, że może są jeszcze organizacje, gdzie, czyli nie no, jeżeli jest luźny dress code, jeżeli ktoś ma ochotę chodzić w swetrze, to nie zabraniajmy tego, jeżeli ktoś ma ochotę. Natomiast do tych informatyków z tak zwanej piwnicy już, ja mam wrażenie, jest coraz mniej w świecie IT, ale no pewnie gdzieś tam bywają. Są jeszcze, powiem ci szczerze, że są jeszcze. Okej, okay. Ale ja myślę, że też to jest trochę o tej różnorodności. Jeżeli ktoś się w tym dobrze czuje i potrzebuje właśnie tej przysłowiowej piwnicy do tego, żeby dobrze funkcjonować i jeżeli
jeżeli ma taką przestrzeń do tego, żeby wykonywać swoje zadania w tej swojej strefie, w której on jest najlepszy, tak? No bo taka osoba też może się okazać, że nie wiem, świetnie koduje, dostarcza naprawdę rozwiązań, które właśnie z tego biznesu przychodzą, i tylko że on nie musi, wtedy nie idzie do klienta, tak? No tak. Trzeba wiedzieć, kto jest w czym dobry, no i to też jest ta siła tej różnorodności, tak? Bo mamy osobę, która potrafi zrobić coś ekstra, nie wiem, gdzieś tam w helpdesku, powiedzmy, ale bez kontaktu z klientem, a są takie osoby, które po prostu idą i z klientem kwitną, tak? Tak, tak, i tam tak, błyszczą tak. I się okazuje, że to jest właśnie to miejsce, więc połączenie na przykład takiego naszego informatyka z kimś, kto błyszczy, to się okazuje, że to jest w ogóle dream team, tak? Tak, dokładnie. Dobrze, Mario, to ja Ci bardzo dziękuję, bo myślę, że dużo fajnych rzeczy padło i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby ten odcinek nagrać jeszcze w jednej wersji, czy pociągnąć to dalej. Dzięki wielkie. Super, dzięki bardzo.